Cześć, witajcie serdecznie w nowym odcinku, w nowym vlogu z prosto z Pattayi. Właśnie przyjechaliśmy naszą Hondą PCX pod fajną restaurację, gdzie byliśmy wczoraj wieczorem. I tak nam się spodobało, że przyjechaliśmy też dzisiaj zjeść coś, bo wczoraj tylko przyjechaliśmy się coś napić i chwilę posiedzieć. Restauracja znajduje się tutaj nad samą wodą, nad morzem. Właśnie tam się udaje. I właśnie byliśmy tam wczoraj, było bardzo dużo ludzi, bardzo fajna restauracja, bardzo dużo takich fajnych dań widzieliśmy tam, porcje były bardzo duże, ale akurat wczoraj już było późno, nie chcieliśmy jeść, dlatego przyjechaliśmy dzisiaj, dnia następnego i właśnie się tam udajemy. Restauracja znajduje się przy samej ulicy Walking Street. Walking Street jest tutaj i właśnie przed samym Walking Street jest wejście do tej restauracji. Restauracja nazywa się Ogródek Piwny, po polsku, że tak to powiem, a po angielsku Garden Beer. Garden Beer przy samiutkiej ulicy Walking Street. Ogólnie ulica ta, jak i Walking Street, ruchliwa, dużo się tutaj dzieje. Wieczorem restauracja pełna, pełno ludzi, nie było wolnych stolików, musieliśmy czekać chwilę na wolny stolik, także pomalutku, Mateusz, wróć, pokaż. Za dnia wygląda to w ten sposób, że mamy tutaj informację jedną i jeszcze tutaj informację drugą. Tak nazywa się ta restauracja. A tutaj już zaczyna się Walking Street. I tak jak idziemy od miasta, skręcamy w prawo i idziemy do restauracji. Kilka ujęć oczywiście pokażę za chwilę też, jak to wyglądało w nocy, jaki jest widok na Zatokę Pattayi, jak to tutaj wygląda, jakie zaraz pokażemy, co zamówimy, jak wyglądają dania, ile kosztują. Właśnie idę do restauracji, także wszystko za chwileczkę, a tymczasem możecie kliknąć subskrybuj kanał, łapkę w górę i podzielić się w komentarzu, czy byliście już może w tej restauracji, czy jedliście coś, czy piliście. I dać coś od siebie. Do restauracji prowadzi dość taki długi korytarz z ulicy, gdzie właśnie idzie się koło morza, koło plaży i wchodzi się do restauracji. Widzę, że już Dorota z Emką zajęły miejsce po prawej stronie. No i tu właśnie będziemy siedzieć z takimi widoczkami. Bardzo fajnie. Pierwszym minusem, który rzuca się w menu, jest to, że nie ma obrazków. Nie ma obrazków i trzeba dania znać po nazwie i nie można nic wybrać po obrazkach. A to jest duży minus Tajlandii, szczególnie osób, które przyjeżdżają tutaj pierwszy raz i jeszcze nie znają nazw potraw. No tak to wygląda, tak to wygląda. Co tam, co nieco jest, coś tam z napoje, ale to jest akurat najmniej ważne. Tak wygląda menu. Zamawiamy dania z tajskiej karty, czyli ta sama karta, tylko jakby z tajskiego menu. Ja zamawiam z tajskiej kuchni. O właśnie, dziękuję za podpowiedź. Curry powder, czyli fried... A, ale ja tutaj mam fried prawn. Ja nie mam fried chicken, nie mogę fried chicken. No, ale okej, no to ja będę miał krewetki. Krewetki z curry. A Dorota zamawia sweet basil and coconut milk with fried chicken. No i tyle. I właśnie. I się podzielimy jakoś. A Emka zamawia kotleta. Kotleta. Ceny w tej restauracji są... O, tutaj jest jeszcze chicken cordon bleu. To ja właśnie to zamawiam. No, to jest dla Emki. Ceny są wyższe niż w innych restauracjach, do których my chodzimy. Ale zobaczymy, jakie dania. Czy można tutaj powiedzieć, że jakość też będzie większa, dania, może porcja większa, więc zaraz wszystko porównamy.
powtarzałem, że życie w Pattaji i w ogóle w Tajlandii zaczyna się po godzinie około 17, czyli tak jak właśnie teraz jesteśmy o godzinie 13 na śniadaniu i obiedzie, to można zauważyć, że wiele stolików jest puste, co nie zdarza się wieczorem. Wieczorem po godzinie 18, 19, 20 wszystkie te stoliki, tak jak zresztą było widać, jak widać może teraz właśnie na załączonym obrazku, są zajęte wieczorami. Wszyscy tutaj żyją wieczorem. W ciągu dnia do południa, w południe jest tu po prostu pusto. Jest dużo miejsca i można spokojnie wszędzie wejść, zjeść i posiedzieć, czy tam odpocząć, czy jeszcze, nie wiem, napić się, czy cokolwiek innego. Restauracja również znajduje się blisko portu i napisu Pattaya City. Tam jest viewpoint, na którym też byliśmy. Może film już jest na kanale, może dopiero będzie. Także tak to wygląda. Tak to wygląda, że o godzinie 13 jest zawsze dużo wolnych miejsc. Wszędzie. A tak jak też wspominałem wcześniej, jest to jedna z nielicznych restauracji, która ma tak wysunięte daleko krzesełka, ławeczki i tak dalej, stoły, gdzie można siedzieć tak blisko wody, w sumie już nad samą wodą, woda jest pod nami, bo jest tutaj jeszcze dosłownie jedna, może dwie restauracje, właśnie, które mają w ten sposób są zaprojektowane, a zobaczcie, tam jak ciągnie się plaża, nie ma już ani jednej takiej restauracji. I czy to tutaj, w Central Pattaya, nie ma już więcej żadnej takiej restauracji jak ta. Tak samo w stronę południową i później tam Jomtiem, tamte plaże również nie mają ani jednej takiej restauracji jak ta, właśnie nad samą wodą. Na końcu restauracji znajduje się kuchnia. Wszystko tutaj jest przyrządzane na bieżąco oczywiście. Obok kuchni są toalety, do których można się udać i bardzo duży taki, nazwę to, okrągły stół, gdzie jest bardzo dużo krzeseł i można sobie tutaj po prostu usiąść przy piwku, pogadać ze znajomymi lub nieznajomymi, to zależy jak kto lubi. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo miejsca i nawet wieczorem przy tym tutaj długim blacie znajdzie się jakieś miejsce, żeby napić się piwka. Jeszcze jedną taką ciekawostką, tak jak i wczoraj wieczorem, tak samo i dzisiaj, ciągle są puszczane tutaj takie starodawne amerykańskie piosenki, teledyski i cały czas leci tutaj taka muzyka. No to jest takie średnie, ale może takie trochę sentymentalne, takie cały czas jakieś lata 70. około. Powiem tak, jeśli chodzi o wielkość tych dań, póki co, które zamówiliśmy, to nie powalają. W smaku jeszcze nie wiem, bo nie próbowałem, ale wielkość jest taka standardowa. Wielkość jest standardowa, cena trochę wyższa. Poczekamy na jakość, poczekamy na jakość. Emi to wie, jak się ustawić. Tylko spójrzcie, jaka porcja. Cały ogromny talerz kotleta Cordon Bleu. Smash potato, czyli takie ziemniaczki ładnie zgniecione jak w Polsce. No wygląda to wyśmienicie. Porcja bardzo duża, czyli to co można stwierdzić, znaczy to co mi się wydaje, że takie dania nie tajskie są tutaj dużo większe niż te tajskie. No tajskie zresztą wszędzie są mniej więcej takie same, ale tutaj za to te porcje takie europejskie bardziej są mocniej zaakcentowane, tak to powiem. Restaurację już opuszczamy z pełnymi brzuchami. Ja jestem bardzo najedzony, ale troszeczkę M-ki kotleta podjadłem. Także porcje są ok. Myślę, że porcje tak ostatecznie twierdzą, że są ok. Ceny tylko stwierdzam, że są troszeczkę za wysokie, jak na miejsce, w którym się znajdujemy, jak na Pattaya, bo zapłaciliśmy za ten obiad, trzy dania plus woda, 90 zł, przeliczając na polskie. Jest to średnio co najmniej 100% drożej niż jak jemy gdzieś na mieście normalnie. No ale trzeba jakby tutaj wziąć pod uwagę to, że znajdujemy się w restauracji, która znajduje się właśnie nad samą wodą. Jest to plaża, centrum takiego miasta, dużego. No, dużo turystów tu przychodzi, więc trzeba wziąć to wszystko pod uwagę, gdzie się jest, w jakim miejscu się jest, więc to, że ceny są 100% droższe niż gdzieś w takich trochę ukrytych zakątkach Pattayi, no to nie ma się co dziwić. Ale w każdym razie tak czy śmak polecam tą restaurację. Wszystko tutaj jest bardzo ok. Zapraszam do Garden Beer na piwo lane. Piwo lane mają bardzo dobre i kosztuje 110 batów, to jest jakieś około tam 13 zł. Więc też w takiej restauracji wieczorkiem przy super klimacie napić się piwa lanego pół litrowego za 13 zł
to też jest w miarę dobra cena, także zapraszam.